projektowanie lokalnej sieci komputerowej. Moduł czwarty. Realizacja projektu sieci. Witamy w wideo dotyczącym bezpieczeństwa sieci. Skupimy się na tym, że serwery i infrastrukturę, która przenosi zawarte w nich dane, należy odpowiednio zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem. Użytkownicy korzystają z tych serwerów w obrębie sieci lokalnej i przez internet. Aby zapobiec prawdopodobnym atakom, usługi ochrony muszą być umieszczone w odpowiednich miejscach na całym obszarze sieci. Szczególnie należy chronić sieć bezprzewodową. Sieć jest zagrożona z wielu różnych miejsc, ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Nie wystarczy umieszczenie zapory na wejściu do sieci. Należy określić informacje, które są zagrożone i jakie są potencjalne źródła ataków. Należy urządzenia umieścić w zamkniętych pomieszczeniach i szafach, a kable prowadzić w odpowiednio przygotowanych kanałach kablowych. Ściany ogniowe, firewalle, systemy IDS, IPS oraz listy ACL zapewniają ochronę przed zagrożeniami i napastnikami. Reguły list ACL i filtrowania zapór zabezpieczają sieć przed niepożądanym ruchem. Jeżeli jest to możliwe, należy wykorzystywać zintegrowane usługi bezpieczeństwa umieszczone w systemach operacyjnych urządzeń sieciowych. Mają one funkcję zapory, moduły IDS, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających. W większych sieciach konieczne jest, aby korzystać z oddzielnych urządzeń, ponieważ dodatkowe przetwarzanie może spowolnić pracę routerów i przełączników. To powinny zrobić osoby projektujące w firmie infrastrukturę sieci. A na czym polega udzielanie uprawnień dla pracowników? W sieciach bezprzewodowych dla pracowników i gości należy stosować oddzielne identyfikatory SSID, a jeżeli to możliwe, oddzielne sieci WLAN. Zabezpieczanie przesyłanych danych może być wykonywane przy użyciu tunelowania VPN i szyfrowania danych. Zapory i filtry umieszczone na wejściu do sieci nie chronią serwerów przed atakami z wewnętrznej sieci LAN. Należy przeanalizować wcześniej utworzone wykresy przepływu ruchu, które wskazują zasoby, do których mają dostęp użytkownicy wewnętrzni, zasoby, do których mają dostęp użytkownicy zewnętrzni oraz ścieżki do dostępu zasobów. Zastosowanie w sieci firmy list kontroli dostępu ACL umożliwia przydzielenie uprawnień do określonych zasobów dla grup lub pojedynczych pracowników. Umożliwiają one również filtrowanie ruchu do serwerów oraz pomagają w identyfikacji i filtrowaniu ruchu szkodliwego. Zestawy reguł list ACL są realizowane na routerach i urządzeniach firewall. Każdy zestaw reguł może filtrować zarówno ruch przychodzący, jak i wychodzący. Jest to kluczowe dla firmy. Bezpieczeństwo to jeden z głównych obszarów projektowania sieci. Nie powinno się lekceważyć żadnych jego zasad ani oszczędzać na rozwiązaniach, które mają chronić poufne dane. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do dalszej części modułu.